Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i zapraszam Was na trzeci odcinek cyklu realizowanego razem z wydawnictwem Bowiem. Opowiadam w nim o książkach głównie z serii Nauka, ale nie tylko. Pierwszy film był o szczepieniach, drugi film był o lekarzu, który chciał przeszczepiać głowy, a trzeci będzie o teoriach spiskowych. Zapraszam. Struktura książki jest następująca. Z pierwszego rozdziału dowiemy się, czym teoria spiskowa w ogóle jest, z drugiego, jakich argumentów używają teorie spiskowe. Trzeci odpowie nam na pytanie, dlaczego ludzie w nie wierzą. W czwartym poznamy trochę historii, czyli tego, jak teorie spiskowe się rozwijały. A w piątym dowiemy się, jak internet je zmienia. Zakończenie natomiast pokaże nam, dlaczego teorie spiskowe są niebezpieczne i jak możemy się przed nimi bronić. I ja od razu uprzedzam, że to nie jest zbiór ciekawostek na temat teorii spiskowych. Nie znajdziemy tutaj najbardziej odjechanych, najdziwniejszych teorii spiskowych, jakie istnieją na świecie. Trochę szkoda, bo na pewno czytałoby się to świetnie i urozmaiciłoby to też tekst, ale o kilku moich ulubionych teoriach spiskowych opowiem Wam na końcu. Autor tej książki przybrał dosyć taki naukowy styl. Jeżeli szukacie czegoś lekkiego po to, żeby się pośmiać, to nie będzie książka dla Was, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się faktów, poznać historię, poznać naukowe aspekty badania teorii spiskowych, to zdecydowanie to będzie książka dla Was. I jeszcze druga uwaga, autor podaje tutaj kilka przykładów takich teorii spiskowych, ale głównie te przykłady pochodzą z Niemiec albo ze Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego bardziej szerszego spojrzenia na teorie spiskowe, to też tego tutaj nie ma. Ale dowiemy się z niej na przykład tego, że do lat 50. XX wieku teorie spiskowe uważano w zachodnim świecie za w pełni prawomocną postać wiedzy i nie podważano jej podstawowych założeń. Dopiero po II wojnie światowej w Europie i w Stanach Zjednoczonych teorie spiskowe utraciły aprobatę społeczną. Jeżeli chodzi o definicję, to autor pisze tak. Teorie spiskowe wyrażają pogląd, że działająca potajemnie grupa spiskowców kieruje się niskimi pobudkami i dąży do opanowania lub zniszczenia jakiejś instytucji, jakiegoś kraju lub nawet całego świata. Angielskie określenie oznaczające teorię spiskową pochodzi od łacińskiego czasownika conspirare, czyli porozumiewać się lub współdziałać. Spisek nigdy nie jest dziełem jednostki, ale zawsze mniejszej lub większej grupy. Amerykański polityk Michael Barkun ustalił, że dla grupy spiskowej są trzy założenia. Pierwsze, nic się nie dzieje przypadkiem. Drugie, nic nie jest takie, na jakie wygląda. I trzecie, wszystko jest ze sobą powiązane. Jest teoria spiskowa wydarzeń, która dotyczy konkretnego wydarzenia, na przykład 11 września, lądowania na Księżycu czy zamachu na Kennedy'ego. Mamy też teorie spiskowe systemów, czyli odpowiedzialnością za cały ciąg wydarzeń obarczane są całe grupy spiskowe, komuniści, iluminaci, Żydzi czy CIA. Po raz pierwszy terminu teoria spiskowa użył Karl Popper, w takim sensie, w jakim posługujemy się nim dzisiaj. Samo pojęcie teoria spiskowa istniało już pod koniec XIX wieku, ale miało wtedy inne znaczenie. Obok teorii samobójstwa i teorii zabójstwa było jedną z możliwości rozważanych przez śledczych po znalezieniu zwłok, jeżeli przyczyna śmierci pozostawała nieznana. A od czasu opublikowania popperowskiej książki Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, teorią spiskową określa się drobiazgowe scenariusze rzekomych tajnych machinacji, rozbudowane do tego stopnia, że trudno w nie uwierzyć. Jak zwolennicy teorii spiskowych przekonują innych do swojej racji? Najlepszym dowodem jest osoba sprzeniewiercy, czyli kogoś, kto dawniej należał do spisku i dzięki temu ma wiedzę uczestnika, tym samym może przekonać osoby z zewnątrz. Innym bardzo ważnym środkiem dowodowym są tajne dokumenty. Co ciekawe, w tych tajnych dokumentach bardzo często używa się języka metaforycznego, apokaliptycznego, wręcz biblijnego. Cotton Mather, purykański duchowny, uważał całą sytuację z Salem za wynik szatańskiego spisku. 100 lat później August Burwell porównuje założyciela zakonu iluminatów do diabła, a podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku Hillary Clinton i Barack Obama zostali nazwani przez Alexa Jonesa demonami. Podobno można to było rozpoznać po muchach, które się gromadziły wokół nich i po zapachu siarki. Dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe? Teorie spiskowe zaspokajają dwie podstawowe potrzeby. Po pierwsze, ludzki mózg został przez ewolucję przystosowany do tego, żeby tworzyć związki i rozpoznawać prawidłowości. Po drugie, teorie spiskowe dostarczają specyficznej interpretacji wydarzeń. Potrzeba tłumaczenia faktów jest głęboko zakorzeniona w naszych genach, ale trzeba też pamiętać, że czasami nasz mózg przesadza i widzi związki tam, gdzie one nie istnieją i dopatruje się zamiarów tam, gdzie ich nie ma. Teorie spiskowe pojawiały się już w starożytności, na przykład pierwowzorem rzymskiego konspiracjonizmu są mowy przeciw Weresowi Cycerona. Autor oskarża go m.in. o wspieranie powstania niewolników, do czego w rzeczywistości nigdy nie doszło. W średniowieczu nie powstawały teorie spiskowe, dopiero we wczesnej epoce nowożytnej wynalezienie druku umożliwiło rozpowszechnienie konspiracjonistycznych oskarżeń. Dobrze to widać na przykładzie procesów o czary. W średniowieczu oskarżano o czary niemal wyłącznie pojedyncze osoby. Dopiero mniej więcej od połowy XV wieku ukształtowało się w całej Europie wyobrażenie zakrojonego na szeroko
skalę spisku czarownic. A teraz czas na moje ulubione teorie spiskowe. Melania Trump ma sobowtóra, który bierze za nią udział w oficjalnych spotkaniach. J.K. Rowling nie istnieje, Finlandia też nie istnieje, Ziemia jest płaska, izraelski rząd posiada rekiny wyposażone w GPS-a, których używa przeciwko wrogom, a prawie 12 milionów ludzi wierzy, że na świecie żyje elitarna klasa kosmicznych jaszczurów, która rządzi Ziemią, a wśród nich jest Justin Bieber. Ale postanowiłam wyróżnić jeszcze 4 teorie spiskowe. Na czwartym miejscu jest teoria spiskowa o tym, jak korporacje zatruwają rzeki, żeby zmieniać heteroseksualistów w gejów, a świadczy o tym zachowanie żab. Bo to właśnie żaby są przeprogramowywane przez wielkie korporacje, których celem jest zniszczenie tradycyjnych wartości. Na trzecim miejscu jest teoria spiskowa o tym, że świat się skończył. A skończył się z powodu badań w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Bozon Higgsa, inaczej nazywany cząstką boską, miał wywołać czarną dziurę, która pochłonęła Ziemię, a my się po prostu nie zorientowaliśmy. Na drugim miejscu jest teoria spiskowa, że Ziemia jest pusta. Stworzył ją Edmund Halley w XVII wieku. Tak, ten Halley, brytyjski astronom i matematyk, od którego nazwiska nazywa się kometa Halleya. Według niego pusta Ziemia to jest jedyne wytłumaczenie przesuwających się biegunów magnetycznych Ziemi. Ale to nie wszystko. Do dzisiaj istnieją ludzie, którzy wierzą, że w środku Ziemi żyją na przykład prehistoryczne zwierzęta. Inni wierzą z kolei, że w środku Ziemi znajduje się obca cywilizacja. A jeszcze inni wierzą, że do środka Ziemi uciekli naziści. Ale na pierwszym miejscu jest teoria spiskowa o Walcie Disneyu. Według niej Walt Disney wcale nie umarł, tylko jest zamrożony. Jego zahibernowane ciało spoczywa pod jednym z zamków w Disneylandzie, oczywiście pod zamkiem śpiącej królewny, jakżeby inaczej, i czeka tam sobie do momentu, aż zostanie wynalezione lekarstwo na jego chorobę. Oczywiście jego rodzina ukrywa ten fakt, dlatego powstała animacja Frozen. Jaki jest związek? Angielskie słowo Frozen znaczy zamrożony. I podobno zanim powstała animacja, jeżeli wrzuciliśmy w Google zapytanie Disney Frozen, wyskakiwały informacje o teorii spiskowej. Dzisiaj, kiedy wrzucimy to zapytanie, otrzymujemy informacje o animacji. Zastanawiające, prawda? O teoriach spiskowych naprawdę można powiedzieć dużo, dużo więcej. Jeżeli szukacie naukowych podstaw całego tego zjawiska i chcecie się dowiedzieć więcej, to naprawdę bardzo mocno polecam. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zaciekawił i też trochę rozbawił. Dajcie znać, z jakimi teoriami spiskowymi Wy się spotkaliście. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.